Że zacznę od czegoś, co absolutnie nie będzie związane z tematem dzisiejszym, ale gdzieś tak spontanicznie od wczorajszego dnia przyszła mi taka myśl i myślę, że zgadza się z tym, o czym dzisiaj już słyszeliśmy. Ponieważ Boże Słowo mówi, że wiele utrapień, ucisków, wiele trudów, znojów spada na głowę sprawiedliwych. Ale to nie koniec tego wiersza. Ale ze wszystkich wybawia, wyprowadza go Bóg, go Pan. Kochani, byłoby to naprawdę stanem beznadziejnym,
beznadziejnym, gdyby spotykały nas utrapienia, z których by nas Bóg nie wyprowadzał. Boże Słowo powiada, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I w tym przypadku to się sprawdza. A więc każdy z nas, bez względu na to, czy jest człowiekiem nawróconym, czy nie, jeśli chodzi już za Panem, jeśli oddał Mu swoje życie, tak czy inaczej, wiele utrapień będzie go spotykało. Ale to, co najbardziej pociesza nas i powinno nas dzisiaj rozradować, to to, że nigdy w tych utrapieniach nie pozostaniemy sami. Amen? Nigdy nie pozostaniemy sami, aby sami sobie z tym poradzić. Pan nas zawsze wyprowadzi. Tak, myślę, że ktoś może potrzebował tego słowa, tego krótkiego słowa. Jeśli idziesz przez trud, jeśli idziesz przez utrapienie, pamiętaj. Pamiętaj o tym, że Bóg cię wybawi. Wołaj do mnie, mówi Jeremiasz, a oznajmię ci rzeczy wielkie, niedostępne, cytując słowa Boże. Kochani, a już teraz będziemy chcieli przejść do tematu, którym będę chciał usłużyć. Jeśli mogę prosić, to skłońmy nasze głowy, podziękujmy Panu, powierzmy Panu ten czas, aby Duch Święty mógł działać przez to, co będziemy słyszeć. Ojcze, dziękujemy Ci, że umożliwiasz nam studiowanie, czytanie, rozważanie Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, że udzieliłeś nam Ducha Świętego, który nas instruuje, przekazuje, przypomina, tłumaczy. Oddajemy się Tobie, Duchu Święty, zatem zechciej nas otworzyć, przygotować i aby to Słowo, które dzisiaj będziemy słyszeć, do nas przemawiało. Amen. Kochani, zatytułowałem tą usługę Powtórne przyjście Pana, podstawy wiary. Ponieważ świadom jestem gdzieś w sercu, że nie wszyscy, którzy być może są na tym miejscu, wiedzą do końca, czego się spodziewać dalej, w przyszłych latach, może w przyszłych miesiącach, a może i w tym tygodniu, a może nawet i dzisiaj. Wielu przecież jest takich, którzy nas oglądają w internecie, którzy są chłonni i oczekują na temat, którym my tak bardzo żyjemy, którym Kościół tak bardzo żyje. A więc powtórne przyjście Pana. I wybaczcie, nie będę mówił jakoś szczegółowo na ten temat, ale będą to zupełne podstawy. Podstawy wiary w powtórne przyjście Pana. Ponieważ Boże Słowo nakazuje nam, wręcz daje nam taki obowiązek, abyśmy je studiowali, czytali, pochłaniali, rozważali, ale ponadto, abyśmy w nie wierzyli. Dlatego jeśli mówimy o powtórnym przyjściu Pana, to przede wszystkim mówimy o czymś, co wyczytaliśmy z Bożego Słowa. To nie wzięło się z naszych umysłów, nie jesteśmy ludźmi, którzy sobie to wyobrazili, to nie jest fantastyczny pomysł, ani jakiś fantastyczny sposób na przyszłość albo wizja przyszłości. To jest coś, co wyczytaliśmy z Bożego Słowa. A więc nie jesteśmy ludźmi, którzy wymyślili to wydarzenie, o którym mówimy, powtórne przyjście Pana. Ponieważ czytamy Boże Słowo i wierzymy w Boże Słowo, dlatego, ponieważ chcemy poznać Boga. Ponieważ chcemy wiedzieć, co nas czeka, wiedzieć, co Bóg przygotował ludziom. Niestety, ale Kościół na przestrzeni lat bardzo negatywnie wykorzystał fakt, że ludzie nie czytali Słowa, że ludzie nie sięgali po Boże Słowo. Dlatego wielokrotnie dochodziło do różnych herezji, na które ludzie nie potrafili zareagować, ponieważ nie znali Bożego Słowa. Pan Jezus sam nakazał nam, mówiąc, czytajcie Pisma, tam mnie znajdziecie, tam mnie poznacie. Kiedyś ktoś mi powiedział w rozmowie, ponieważ mówiliśmy o Biblii, ten człowiek mi odpowiedział tak, nie wszyscy powinni czytać Boże Słowo, Biblię, ponieważ od tego można zwariować, tak mi powiedział. Ale w moim przekonaniu jest zupełnie inaczej. Boże Słowo same nam mówi, abyśmy je studiowali i czytali. Pan Jezus, tak jak powiedziałem, sam nam mówi, tam mnie poznasz, przez Słowo mnie poznasz. Jeśli będziesz czytał Słowo, to jedynym skutkiem, który może ci się zdarzyć, to możesz się nawrócić.
Jeśli to jest jakieś zwariowanie, to tego życzę wszystkim, którzy będą czytać Boże Słowo. Ale na pewno, czytając Boże Słowo, człowiek nie zwariuje, nie oszaleje. Człowiek, czytając Słowo z pokorą, z uniżeniem, modląc się do Boga, na pewno dozna łaski, błogosławieństwa, pozna Boga przede wszystkim takim, jakim On jest, będzie miał Boże objawienie. Dlatego, czytając właśnie Boże Słowo, natykamy się na zdarzenie, które nosi nazwę powtórne przyjście Pana. I w to właśnie przyjście, jako że jest ono zapowiedziane przez Boże Słowo, wierzymy. Tak jak powiedziałem, to nie jest fanatyzm, ponieważ Biblia jest prawdą. Wierzymy, ponieważ tak jest napisane. Wierzymy, ponieważ Pan Jezus tak powiedział. Dokładamy wiarę, ponieważ Bóg tego od nas oczekuje. Biblia przecież jest wiarygodna. O samym Panu Jezusie wypowiedzianych jest ponad 450 proroctw, które się spełniły co do jednej. Pewien matematyk stwierdził, że jest to rachunek prawdopodobieństwa, który równa się niemożliwe. A więc według matematyków jest to niemożliwe, ale my wiemy, że jest możliwe, ponieważ tak się stało. Amen? Amen. I kochani, nie mówię już o wszystkich tych proroctwach, które zawiera Biblia, a które się wypełniły. No chociażby powstanie państwa Izrael i inne. Także Biblia jest wiarygodna. Wszystko, co w Biblii zostało napisane, się spełniło. Spełniło się i się spełni. Amen? A więc mówimy na przekór wszystkim, którzy próbowali podważyć Boże Słowo, że Biblia nigdy się nie pomyliła. Jest wiarygodna, jest prawdziwa. Dlatego zaczniemy już ten temat, kończąc ten wstęp. A więc Biblia, Boże Słowo, powiada, że rzeczy, które są przed nami, więc wydarzenia, które są na świecie, nabiorą jakiegoś rozpędu. Bóg nie przestał działać w dziejach apostolskich albo przy końcu dziejów apostolskich. To nie był koniec Bożego działania. Bóg działa dalej. Dalej przemawia do serc ludzkich. Dalej mówi do naszych serc. Dalej uzdrawia chorych. Dalej wskrzesza umarłych, dalej podnosi utrapionych, zachęca tych, którzy są zniechęceni, dalej szuka ludzi, którzy mają przyjść do Niego. Taki jest Bóg. Iluż to osób składa świadectwo tego, że zostało uzdrowionych przez Boga, czy nawet wskrzeszonych z umarłych, wzbudzonych z umarłych. A więc Bóg działa dalej. Ale tak jak mówię, tak jak chcę dzisiaj powiedzieć, największe rzeczy są dopiero przed nami. I pozwólcie, że napisałem sobie, jakie to największe rzeczy są jeszcze przed nami. Po pierwsze, największe katastrofy naturalne są dopiero przed nami. Okazuje się, że Biblia to wyraźnie mówi, że to, co było do tej pory, to nie jest jeszcze to największe. Największe katastrofy naturalne, więc trzęsienia ziemi, większe niż do tej pory, powodzie, huragany i inne, dopiero są przed nami. Dopiero są przed nami. Największe wydarzenia polityczne są przed nami. A więc te największe unie, największe decyzje na szczeblach politycznych, państwowych, największy ucisk ludzi jest dopiero przed nami. Największy głód, który dosięgnie ziemię, jest dopiero przed nami. W końcu największy człowiek, który ma powstać na ziemi, człowiek, który nosi miano antychryst, przeciwnik Boga, największy w oczach ludzi, ma dopiero powstać, jest przed nami. Największa ilość zabitych ludzi, uśmierconych, jest dopiero przed nami. Największe zjawiska kosmiczne są dopiero przed nami. Największa ilość wersetów mówi o tym, co dopiero jest przed nami. Nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, że Biblia mówi o czasach, które mają nadejść, albo czasach, które są teraz, w szerszy sposób niż o każdych innych czasach, które były na tej ziemi. Nawet w Ewangeliach. A więc największa ilość wersetów mówi o tym, co ma dopiero być. Największy grzech albo największe rozlanie się grzechu, wylanie się grzechu na ziemi dopiero jest przed nami. Dopiero jest przed nami. Największe, najmocniejsze działania diabła dopiero nastaną.
więc te znikome cuda, to znaczy te fałszywe cuda, te cuda, ta manifestacja diabelskiej mocy dopiero jest przed nami. Największe ilości nawróconych są dopiero przed nami. Największa ilość zwiedzionych, odstępców od wiary dopiero jest przed nami. Największa ilość męczenników za wiarę dopiero ma nadejść. Największa manifestacja Bożego działania w ostatecznych czasach dopiero jest przed nami. I w końcu, aby zakończyć tą listę, pierwsze proroctwo w historii świata mówi o tym, co jest dopiero przed nami. Mówię o Henochu, który prorokował, że Pan przyjdzie z tysiącami swoich wiernych. A więc siedząc na tym miejscu, wsłuchując się w słowa, które teraz słyszeliście, czy możemy powiedzieć, że to, co jest przed nami, jest ważne, czy nie? Jest ważne i lepiej i najlepiej zrobimy, jeśli się do tego w jakiś sposób odniesiemy albo jakoś przygotujemy. Kochani, ponieważ kontekst historyczny mówi tak, że już wiele razy w Starym Testamencie zapowiadane były jakieś zdarzenia. Pozwólcie, że tym wydarzeniem, które się posłużymy, będzie przyjście Pana Jezusa. A więc to pierwsze, to, w którym Pan Jezus miał się narodzić jako dziecię. I oto prorocy zapowiadali to przyjście. Zapowiadali to przyjście ponad 600 lat przed. Izajasz, który mówił, że narodzi się Zbawiciel. Mówiąc dokładnie o jego misji, o jego służbie, zapowiadał to bardzo szczegółowo. I ludzie jakby wzrastali w takim oczekiwaniu, kiedy przyjdzie Zbawiciel, kiedy narodzi się Zbawiciel, kiedy narodzi się Pan. Ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że ten dzień narodzenia Chrystusa zaskoczył bardzo wielu. Zaskoczył bardzo wielu. Pasterze nigdy nie spodziewali się, że właśnie tego wieczoru dołączy do nich chór anielski, który będzie zwiastował: oto narodził się wam Zbawiciel. Myślę, że ta kobieta, Samarytanka, przychodząc do studni każdego dnia, nigdy w życiu nie spodziewała się, że właśnie tego dnia spotka Mesjasza, Zbawiciela. Myślę, że ten dzień zaskoczył wielu, choć był tak bardzo zapowiadany. I mówiąc już teraz o przyjściu Zbawiciela, o powtórnym przyjściu Zbawiciela, przyjrzyjmy się więc wersetom, które o tym mówią, ponieważ zechcemy, aby nas Boże Słowo dzisiaj instruowało. A więc będąc czytelnikiem Bożego Słowa, w pewnym momencie natkniesz się prędzej czy później na Ewangelię Jana, 14 rozdział, 3 wiersz. I może od pierwszego wiersza dla kontekstu. Niechaj się nie trwoży serce wasze, mówi Pan Jezus do swoich uczniów. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. I teraz jakby, żeby jeszcze nadać temu słowu takiej dobitnej prawdy. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Kochani, kiedy natkniemy się na ten wiersz, w momencie zrozumiemy, że Pan Jezus dokąd się wybiera, dokąd się udaje. I to nie jest tajemnicą, że Pan Jezus u schyłku swojej służby, tutaj ziemskiej służby, zapowiedział wyraźnie: wracam do Ojca, idę do Ojca, już mnie nie będziecie mieli. Już nie będę z wami, ponieważ wracam do Ojca. Skąd przyszedłem, wracam teraz. A więc wracam do mojego Ojca. Ale czytając dalej, nabieramy pewności, że to nie jest koniec. Ponieważ Pan Jezus mówi, że powróci, że przyjdzie znowu. A więc informuje nas, że będzie taki dzień w życiu ludzkości, kiedy Król, Zbawiciel, Pan i Władca, Pan Wszechświata przyjdzie znowu na tą ziemię. Halleluja. Kochani, czy wierzymy w to? Czy wierzymy w to, że Pan
znowu przyjdzie. Gdybyśmy jednak nie wierzyli, to byśmy byli przeciwnikami tego, co On sam powiedział. A więc Pan Jezus wyraźnie nam polecił: nie bój się, nie trwóż się. Niech cię nie trwożą wydarzenia, które mają miejsce na ziemi. Niech cię nie trwożą te wszystkie rzeczy, o których słyszysz, ponieważ ja przyjdę znowu. Przyjdę znowu. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 1:11, oto mężowie galilejscy, którzy stanęli z Panem Jezusem ten ostatni raz w Jego towarzystwie. Dzieje Apostolskie, 1:11. Usłyszeli, widząc, jak Pan Jezus czyni to, co zapowiedział, a więc odchodzi do Ojca. Usłyszeli nagle głos: czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba. Kochani, ci uczniowie, ci, którzy przeżywali z Nim lata, ci, którzy każdy dzień przeżywali z Panem Jezusem, pamiętajmy o tym, że uczniowie pozostawili domy, pozostawili swoje rodziny, polegali zupełnie na Jezusie. Kiedy byli głodni, On ich karmił. Kiedy byli w potrzebie, On zapewniał tą potrzebę. On był cały czas z nimi. Mogli czuć się bezpiecznie. Nic im nie groziło. Kiedy chcieli pochwycić Pana Jezusa, On powiedział: to nie jest jeszcze czas na to, abym został pojmany. Czuli się bezpiecznie przy Jezusie. Nagle ten Pan Jezus, który uzdrawiał, który wskrzeszał umarłych, ten Pan, o którym powiedział Piotr: tyś jest Syn Boga Żywego, nagle odchodzi. Pozostają sami. Patrząc jeszcze w górę, być może myśląc: co teraz mamy zrobić? Co mamy robić? Czy mamy wracać do domu? Czy mam znowu wziąć swoje sieci, pewnie myślał Piotr, i znowu łowić ryby? Przecież Pan Jezus powiedział: będę rybakiem ludzi. Co mam teraz robić? Moja nadzieja właśnie odeszła. Ale oto słyszą głos: On powróci. On powróci. On znowu powróci. Nagle wzbudzona została nadzieja w uczniach. Nagle wzbudzona została ufność. Tak, On powróci. Możemy żyć dalej i mając świadomość tego, że On powróci. Kościele, czy wiesz, że Pan Jezus powróci? Czy wiesz, że Jezus powróci? Ten, który ulitował się nad tobą, ten, który zmył twoje grzechy, powróci na ziemię. Powróci, abyśmy byli tam z Nim razem. Przeczytajmy inny werset, który mówi o pewnej postawie, ponieważ chciałbym przyrównać pewne trzy postawy do siebie. Ponieważ wobec tego tematu przyjścia Pańskiego możemy jakby przyjąć trzy postawy. Pierwszą z nich będzie zdecydowanie obojętność. To, co najbardziej grozi tym, którzy wszystko wiedzą, a więc nam wszystkim. To, co najbardziej grozi nam, Kościołowi, obojętność, zobojętnienie. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 24, 36-44. Więc pozwolimy, aby to Boże Słowo nas dzisiaj pouczało, uczyło, mówiło, instruowało, jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec tematu przyjścia Pańskiego. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I pozwólcie, że się odniosę do tych wszystkich praktyk, które mają miejsce dzisiaj na świecie, którymi jest przepowiadanie dnia sądu. Grube miliony w Ameryce wydaje się na to, aby stawiać billboardy z określonymi datami i z wielkim tytułem: dzień sądu ten i ten, tego i tego dnia, tego i tego roku. Czy jesteś gotowy? Tyle milionów dolarów wydaje się, aby rozstawić to po całych Stanach Zjednoczonych, aby ludzi przestrzec przed jakąś tam wymyśloną datą. Czy jest to prawdą? Czy jest to dobre?
Absolutnie nie. Skoro Syn Boży Jezus Chrystus, skoro aniołowie o tym dniu nic nie wiedzą, to kimże my jesteśmy, żebyśmy ustalali jakieś daty? A więc o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Nie wiemy, którego dnia Pan nasz przyjdzie. I nie chcę dzisiaj się skupiać nad tym, czy ten dzień to będzie przed uciskiem, czy w środku ucisku, czy po ucisku. Ponieważ ten temat dzisiaj naprawdę jest poruszany w Kościele i wiele, wiele kontrowersji wokół tego jest. Ale to, na co dzisiaj pragnę zwrócić uwagę, to, co ochroni nas bez względu na to, czy to będzie przed uciskiem, czy w trakcie, czy po, to jest czujność. Bo możesz wiedzieć wszystko o tym, kiedy dzień ten nastąpi. Możesz wiedzieć, czy to będzie wtedy, czy wtedy, czy wtedy, ale być kompletnie nieczujnym i nic ci ta wiedza nie pomoże i nie da. Ale możesz nie wiedzieć nic na temat przyjścia Pańskiego, nie wiedzieć, kiedy będzie, ale wiedzieć, że będzie i być czujnym, to wtedy cię wyratuje. To wtedy ci pomoże. Kochani, więc nie zastanawiamy się nad tym dzisiaj. Może to jest bardzo cenna wiedza, to na pewno jest bardzo potrzebna wiedza. Wszyscy uczestniczyliśmy pewnie w wykładach naszego pastora. To jest bardzo cenna rzecz, ale ja nie czuję się na tyle silny w tym temacie, aby na ten temat mówić. Chcę raczej dzisiaj zwrócić uwagę na czujność. Na czujność. Czujność, która jest nam bardzo niezbędna. I to ten fragment, który teraz poruszyliśmy, to dotyczy życia codziennego. Ludzie, którzy żyli w czasach Noego, oni nie mieli szans wejść do arki. Ja się z tym nie zgadzam, że arka była otwarta po to, aby ludzie tam weszli i mieli szansę. To nie jest prawda. Bóg wyraźnie powiedział: Noe, wybieram tylko ciebie i twoją rodzinę, wszelkie ciało zniknie z powierzchni ziemi. Ale ludzie, którzy żyli w tych czasach, żyli życiem codziennym, oni budowali, żenili się, jedli, pili. To budowało ich codzienność i nie spostrzegli, że nagle z nieba zaczął padać deszcz. Deszcz, którego w życiu na oczy nie widzieli. Nie spostrzegli się, że nagle z otchłani wytrysnęły wody, że nagle z nieba zaczęły lać ilości wody. Zaczęło na ziemię spływać wielkie ilości, zaczęły spływać wielkie ilości wody. Nie spostrzegli się, nie zrozumieli czasu. Nie spostrzegli się. I to jest odniesienie do dnia przyjścia Pańskiego, że wielu ludzi żyjących dzisiaj, w tych czasach, żyjących z dnia na dzień i być może i my, którzy tu jesteśmy, możemy nie zwrócić uwagi na czas, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Ponieważ tak bardzo zaangażujemy się w życie, tak bardzo zaangażujemy się w pracę, w czekaniu na urlop, w wakacje, w zarabianiu, w troskę o dzieci, o byt, o rodzinę. Tak bardzo się w to zaangażujemy, że nie zwrócimy uwagi na to, że wszystko wskazuje na to wokół, że Jezus, Pan i Król przychodzi już wkrótce. Może to i nas dotyczyć. I jeszcze dobitniej mówi o tym Łukasz, 21 rozdział. Od 34 rozdziału. Baczcie na siebie, mówi Boże Słowo, mówi Pan Jezus. Baczmy na siebie, aby serca wasze nie były jakie? Ociążałe. Jak to może się zdarzyć? W jaki sposób może się zdarzyć, że w tym czasie, w którym żyjemy, nasze serca mogą stać się ociążałe? Może to się stać wskutek obżarstwa i opilstwa.
oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył. To znaczy, że może nas zaskoczyć, ale nas nie musi zaskoczyć. Jeśli Pan Jezus mówi, uważaj, aby ten dzień ciebie nie zaskoczył, to znaczy, że może nas nie zaskoczyć, jeśli tylko będziemy czujni. Ale przede wszystkim mamy uważać, baczyć na siebie, aby serca nasze nie obciążyły się, nie były ociążałe. Ponieważ mamy tendencję do tego, aby zwrócić uwagę bardziej na doczesność niż na to, co jest w górze. Ponieważ ta doczesność nas otacza. Ponieważ to wszystko nas otacza. Troska o byt. Nie mam pieniędzy. Ciągle brakuje. Ciągle nie mam na to. Gdzieś tam rachunki. Gdzieś tam jeszcze coś. Tu muszę oddać. To może nas obciążać. To może nas obciążać. W co jeszcze się zaangażować? Gdzie jeszcze zarobić? Ciągle brakuje. To może nas obciążyć. Niby sidło, 35 wiersz mówi. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, powiada Pan Jezus, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc obojętność to jest absolutny przeciwnik naszego życia. Obojętność. Ja kiedyś przyrównałem temat przyjścia Pańskiego do tej reklamy, którą tak często słyszymy w telewizji i w radiu. To jest reklama, a raczej takie zalecenie dotyczące lekarstw. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż, pomóżcie mi, każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. Przepraszam, widzicie, często nie słyszę tego. W każdym razie słyszymy to praktycznie każdego dnia w kółko i naokoło. Raz to mówią dzieci w reklamach, raz to mówią dorośli, raz to mówią lekarze, raz to mówią pacjenci. Każdy w tych reklamach. Ale czy mogę zapytać was, kto stosuje się do tego zalecenia tak żarliwie i gorliwie? Czy jeśli bierzesz rutinoskorbin albo inne, nie chcę robić reklamy, ale jeśli bierzesz takie lekarstwo, czy za każdym razem odpakowujesz to opakowanie, bierzesz ulotkę i czytasz te wszystkie zalecenia, których końca nie widać? Tak. Myślę, że nie. Myślę jednak, że tego nie robimy. Jeśli tak, to już być może w jakichś tam poważniejszych, stosując poważniejsze leki, chcąc się jakoś tak zabezpieczyć, żeby czasem błędu nie popełnić. Ale właśnie o to chodzi, żeby czasem błędu nie popełnić, jeśli mówimy o przyjściu Pańskim. Żeby czasem nie zapomnieć o czujności. Ponieważ tak jak w przypadku tych lekarstw, nasz stosunek do tego tematu może tak spowszednieć. Ileż to razy z tego miejsca było mówione, przyjście Pańskie jest bliskie. Pan przychodzi, czuwajmy, bądźmy trzeźwi, módlmy się, czuwajmy. A często bywa tak, że kiedy już ktoś głosi z tego miejsca, nagle sobie przypominamy, siedząc w ławce, no faktycznie, przecież Pan przychodzi, przecież to jest bliskie, przecież On może przyjść w każdym momencie. To w ten sposób działa. A więc obojętność jest naszym absolutnym przeciwnikiem. Ale jeszcze gorszym przeciwnikiem jest odrzucenie tego tematu. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, od 3 do 10, czytamy o ludziach, którzy z pewnością byli wierzącymi ludźmi. Ponieważ ludzie, którzy są na zewnątrz, a więc ludzie, którzy nie za bardzo przykładają uwagi, a nie zwracają uwagi na Boga, tym tematem raczej się nie interesują. W ich wyobrażeniu koniec świata będzie wyglądał przez jakieś zderzenie z asteroidą, albo przez wojnę nuklearną, albo przez jeszcze inne rzeczy. I czekają na ten dzień w taki sposób,
ubezpieczając się w jakichś fikcyjnych ubezpieczalniach, dając pieniądze na jakieś statki podwodne albo na jakieś hangary czy schrony, które mają ich uchronić przed nadchodzącym końcem. Przecież wiecie, że jeszcze niedawno rok 2012 był tak bardzo głośny. I kiedy w ten dzień, dokładnie w ten dzień, który był zapowiadany, wszedłem sobie na internet i tak sobie pomyślałem, och, coś ci nierozsądni ludzie mogą w tym właśnie dniu pisać na pierwszych stronach pierwszych stronach internetowych, stron informacyjnych. Ku mojemu zdumieniu zauważyłem temat i zaczęło się. Jakoś tego nie zauważyłem, więc ominąłem ten temat. Ale ludzie tym się karmią. Wiecie dobrze, że ludzie bardzo, bardzo są chłonni na te tematy. Ale mówimy teraz o przyjściu Pańskim. A więc to nie koniec świata będzie następny. To nie jakaś wojna, która unicestwi wszelkie ciało. To nie wybuch bomb, które zniszczą całą ziemię. Ale przyjście Pańskie jest przed nami. Czytajmy od 3 wiersza do 10. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Mówimy tu o Panu Jezusie. No gdzież jest to przyjście? Tyle czasu trwa już życie na ziemi. Ciągle mówicie o tym, że przyjdzie. Ileż to razy słyszałem, że przyjdzie, a tu dalej nic. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Mówi apostoł Piotr, cytując jakby wypowiedź tych szyderców. Zauważcie, że ci szydercy doskonale wiedzą o przyjściu Pana. Że to nie są jacyś szyderczy z zewnątrz. Oni słyszeli o przyjściu Pana. Oni wiedzą o przyjściu Pana. Oni słyszeli o tym ciągle i ciągle, ale w sercach ich zrodził się jakiś bunt, jakieś szyderstwo, jakieś zniecierpliwienie. Gdzież jest to przyjście? Gdzież jest to przyjście? Skoro mówisz o tym przyjściu, kiedy to w końcu nastąpi? Albo może w ogóle nie nastąpi? Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Zauważcie, że i tym razem jest odniesienie do potopu. Do potopu, który miał miejsce za czasów Noego. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak? Jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Okazuje się, że dzień Pański, przyjście Pańskie, przyjdzie jak złodziej. Więc okazuje się, że ludzie nie spostrzegą się, nie zorientują się, kiedy nadchodzi Pan. Kiedy nadchodzi Pan? Jak złodziej. I to jest odrzucenie. To jest kolejna postawa, której możemy się dopuścić. Odrzucenie. Być może siedząc na tym miejscu, zgorzkniało już twoje serce i myślisz sobie, ileż to razy już to słyszałem. I co? Przeżyję kolejny rok i nic. Jeszcze kolejny i nic. Być może to wszystko to nieprawda. Możesz sobie tak myśleć, ale pamiętaj, Pan Jezus powiedział, wkrótce przyjdę. Wkrótce przyjdę. Jeśli to, co ja cię nie przekonuję, to niech cię przekona Pan Jezus. Wkrótce przyjdę. Jeśli On powiedział, że chorzy będą uzdrawiani i że umarli będą wskrzeszani i to czynił, tak jak powiedział, tak się działo.
Jeśli on mówił, że kamień na kamieniu nie pozostanie w Jerozolimie i to się wydarzyło, to dlaczego byśmy mieli uważać, że jeśli mówi, że wkrótce przyjdzie, to jest to nieprawda. On przychodzi. On wkrótce przyjdzie. Ale pozwólcie, że przejdziemy do tej trzeciej postawy, która jest tą najbardziej pożądaną i tą najbardziej błogosławioną. To postawa, którą nazwałem umiłowanie tego tematu. Czuwanie, czujność, umiłowanie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:16-18. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. A więc na to, Kościele, oczekujemy. Na to oczekujemy, na ten czas. Ponieważ Boże Słowo o tym mówi, że będzie taki moment w życiu człowieka, w życiu całej ziemi, że wydany zostanie rozkaz i Pan Jezus Chrystus stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto, co mamy czynić w związku z tym? Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Ja wierzę w to, że dla tych, którzy zostali ubłogosławieni łaską, którzy doznali odrodzenia, którym grzechy zostały przebaczone, oni będą zachęceni i pocieszeni. Oni patrzą w górę i oczekują nadejścia Mesjasza. Oni, jak powiada Pan Jezus, podnoszą swoje czoła, ponieważ nadchodzi ich wybawienie. Nie trwożą się, słysząc o wojnie, która ma wybuchnąć. Nie trwożą się wobec tego, co dzieje się na wschodzie, na zachodzie i w innych miejscach. Nie trwożą się, ponieważ wiedzą, że nadchodzi ich wybawienie. Jezus Chrystus, Pan, który obiecał wrócić po Kościół. Ale ja także mam świadomość, że nie wszyscy się na to wydarzenie cieszą. Są tacy, którzy przecież nie pojednali się z Bogiem. I naprawdę ja wyznaję to i wierzę w to, ponieważ Biblia o tym mówi, że to będzie najstraszniejszy dzień w ich życiu. To jest taki kontrast. Dla wielu ludzi to będzie najszczęśliwszy dzień, ale dla znacznej większości ludzi to będzie najstraszniejszy dzień spotkać się ze swoim sędzią. Spotkać się z tym, który wyegzekwuje ich życie. Spotkać się z tym, którego ukrzyżowali. Spotkać się z tym, którego przebodli swoimi winami i grzechami. Spotkać się z tym, którego opluli swoimi grzechami i nie zwrócili na niego uwagi. Ja nigdy bym się nie chciał spotkać w takim stanie z taką osobą. Ale tak jak mówię, dla wielu ludzi, dla tych, którzy zostali wybrani, dla tych, którzy uwierzyli, to jest nadzieja. To jest szczęście, to jest radość i to powinno budować nasz każdy dzień radością i szczęściem. Amen. Alleluja. Kochani, drugi list do Tymoteusza, 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kochany bracie, kochana siostro, rozmiłuj się w przyjściu Pańskim. Rozmiłuj się w tym, że Pan przychodzi i On przyjdzie. Rozmiłuj się, umiłuj ten temat. Czuwaj, bądź czujny, myśl i módl się, myśląc, rozważając ten temat. Objawienie 22:17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Kto ma przyjść? Pan Jezus, a więc oblubienica, inspirowana przez Ducha Bożego, jest zainteresowana, jest zakochana, rozmiłowana w tym, aby wołać, przyjdź, Panie Jezu. Człowiek, który nigdy nie pojednał się z Bogiem, który nigdy nie oddał życia Bogu, który nigdy nie pokutował, za żadne skarby nie wołałby przyjść.
za żadne skarby nie wołałby przyjść. Ci ludzie, jak powiada Boże Słowo, raczej będą wołać do pagórków, do gór. Przykryjcie nas przed obliczem tego, który przychodzi. Przykryjcie nas. Ale ludzie, którzy są pojednani z Bogiem, bracia i siostry w Chrystusie, będą wołać: przyjdź, Panie. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Halleluja. 20 wiersz mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. To jest obietnica dla nas. A my odpowiadamy dalej za apostołem Janem: amen, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Kochani, skupmy się jeszcze przez chwilkę na czuwaniu. Mateusz 24, 27. Ponieważ mówimy o czuwaniu, o tym, aby być czujnym. W jaki sposób mamy być czujnymi? Albo raczej, jak dzisiaj nauczyć się tej czujności? 27 wiersz mówi tak: gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ja nie wiem, czy jest na tym miejscu jakakolwiek osoba, którą kiedykolwiek zaskoczyła błyskawica. Ponieważ jeśli patrzysz w niebo i widzisz czyste niebo, to tam nigdy nie rozbłyśnie błyskawica. Ona cię nigdy nie zaskoczy, ponieważ jeśli ma być błyskawica, to zawsze będą chmury. Zawsze będą chmury, zawsze będzie symptom. Stojąc na polu, widząc, że kłębią się czarne chmury, które tak już nam są, już nam znane i wiemy, że z nich może być burza, wtedy spodziewamy się, że jest błyskawica. Wtedy wiemy, że może uderzyć, że może być huk, może być błysk. Nigdy nas błyskawica nie zaskoczy. Wiemy, kiedy nadchodzi burza. Tak jest i z przyjściem Pana. Dla tych, którzy czuwają, będą widzieć symptomy, będą oglądać symptomy, będą widzieć, że coś nadchodzi, coś się szykuje, a tym czymś jest przyjście Pana. Jeśli chcesz poczytać, jeśli chcesz dowiedzieć się, co będzie przed, albo co będzie jakby budowało tą scenerię, atmosferę przyjścia Pańskiego, cały rozdział 24 pozostawiam ci jako lekturę na wieczór, na niedzielny wieczór. A więc nikt nie jest zaskoczony błyskawicą. Tak myślę, że i nikt, który poważnie traktuje, ktoś, kto poważnie traktuje przyjście Pańskie, nie będzie zaskoczony. A żeby potwierdzić to, sam Pan Jezus powiedział, że tych, którzy czuwają, dzień ten nie zaskoczy. Nie zaskoczy. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od 1 do 6. Tak bardzo wyraźnie napisane jest tutaj, że dzień ten nie zaskoczy tych, którzy czuwają. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was mówić. Ja się pod tym dzisiaj podpisuję. Nie mówię kiedy, nie mówię jak, nie mówię w którym roku, ale zachęcam do czujności. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie mylcie jak diabeł w nocy, żeby nie popełnić tu błędu. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co jest dzisiaj hasłem przewodnim polityki wielkich mocarstw. Pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. Chociaż jest to pozór, bo naokoło widać wojny i niepokoje. Ale mówią pokój i bezpieczeństwo. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc dzień ten nas nie zaskoczy, jeśli będziemy czuwać. Jeśli będziemy czuwać. Kochani, pozwólcie, że zerkniemy do Starego Testamentu. To są już ostatnie wersety, na które będziemy spoglądać. Ponieważ Psalm 50, trzeci wiersz do piątego właśnie o tym mówi. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. I teraz piąty wiersz. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Czyż ten wiersz nie mówi o przyjściu Pańskim? Czyż ten wiersz nie powiada, że tą ofiarą był Jezus Chrystus i przez to przymierze oni są z Bogiem? I oto przychodzi Pan i posyła swoich aniołów, jak powiada Nowy Testament, aby zgromadzić swój wierny lud. Tak jest z przyjściem Pańskim. A list Judy, to co już mówiłem, 14 i 15, cytując Henocha, pierwszego proroka na ziemi, mówi, przyjdzie Pan z tysiącami swoich wiernych. Nadchodzi Pan z tysiącami swoich wiernych. I ostatni wiersz, Księga Izajasza, 26 rozdział. To jest wiersz, który tak bardzo mnie dotknął, kiedy czytałem go i pierwszy raz na niego się natknąłem. Jakże Stary Testament, prorok Izajasz, żyjąc około ponad 600 lat przed Chrystusem, tak wspaniale oddał przyjście Pańskie. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną. O tym przecież mówił apostoł Paweł. Obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jak rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów, mieszkań. Zapytam się, co poszedł przygotować nam Pan Jezus? Mieszkania, pokoje. I oto Pan Jezus przychodzi i mówi, wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi na ich winę, za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Okazuje się, że Pan weźmie swój Kościół, aby ochronić swój Kościół przed gniewem. I już kończąc, ostatnia historia. Samarytanin. Znamy tą historię. Pewnego razu pewien człowiek został pobity. Bardzo dotkliwie pobity. Leżał gdzieś w rowie. Leżał gdzieś tam odepchnięty, pobity, okradziony. Nie mógł wstać o własnych siłach. Człowiek, który być może nic wielkiego nie zrobił, nic strasznego. I oto przychodzili obok niego, przechodził lewita, przechodził kapłan i oni nie zwrócili na niego uwagi. Ale jak pamiętamy, przychodził pewien Samarytanin. Człowiek, który mógł powiedzieć, ze względu na kulturę, ze względu na to, co przekazywali mi ojcowie i ze względu na to, co wyście mi zrobili, nie mam obowiązku w ogóle ci pomóc. Ale Samarytanin odznaczył się miłosierdziem. Opatrzył tego człowieka. Wziął go do gospody. Zapłacił za jego ubytowanie. Zapłacił za jego pokój, za jego mieszkanie. Zapłacił za to, że ten gospodarz się nim zajmie. I powiedział pewną jedną znamienną rzecz, którą ja na koniec zacytuję. Jeśli będą jakieś braki, to kiedy wrócę, będę tu przechodził, pokryję te koszty. Kochani, tak sobie myślę teraz o Panu Jezusie. On przychodzi, On powraca. I ten człowiek, który został pobity i doznał tak wielkiego miłosierdzia z ręki tego Samarytanina, z pewnością siadał przy oknie w gospodzie i oczekiwał, aż przyjdzie ten, który
ten, który okazał mu takie dobrodziejstwo, takie miłosierdzie. Z pewnością czekał na moment, w którym powróci ten Samarytanin i będzie mu się mógł jakoś odwdzięczyć. Dziękuję Ci, człowieku, że okazałeś mi miłosierdzie. Gdyby nie Ty, zginąłbym. Teraz tak sobie myślę teraz, czy i my nie powinniśmy mieć takiej postawy, wiedząc o tym, jak bardzo zmiłował się nad nami Chrystus. Jak dzisiaj już słyszeliśmy, cóż mamy do zaoferowania Panu? Nasze ręce tak jakby jeszcze broczyły krwią naszych przewinień. Nasze szaty tak jakby jeszcze były pobrudzone. Ale On jednak przyozdobił nas świętością i czystością. Nie z powodu naszych uczynków, ale przez krew swoją. Przez ofiarę swoją, przez krew. Kochani, czy i my nie powinniśmy zaglądać w okno i patrzeć i oczekiwać na przyjście Pańskie? To jest taki symbol tej czujności, o której dzisiaj mówię. A więc bądźmy czujni, rozważajmy. Naszą nadzieją nie jest śmierć. Owszem, wielu z nas doświadczy śmierci ziemskiej, ale być może nie wszyscy. Być może już za naszego życia, w co gorąco wierzę, przyjdzie Pan. I nie doznamy śmierci, ale w mgnieniu oka zostaniemy przemienieni i zabrani do Pana, abyśmy już zawsze z Nim byli. Kochani, czy raduje was to, że Pan przychodzi? Czy raduje was to, że każdy dzień napełniony jest nową nadzieją, że dzień Pański się zbliża? Ten dzień to jest jeszcze jeden dzień bliżej do przyjścia Pańskiego. Ta niedziela to jest jeszcze jeden dzień przed przyjściem Pańskim. Nastawmy się raczej na czuwanie niż na obojętność. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny i był to ogromny, ogromny przywilej, że mogłem mówić na ten temat. Kościele, tak bardzo proszę, abyśmy wszyscy podeszli do tego tematu zdrowo i tak z sercem szczerym i z głębokim pragnieniem, bo Pan przychodzi. Amen. Możemy powiedzieć głośno: Pan przychodzi? Pan przychodzi. Amen. Niech to będzie wyraz naszej wiary. Amen.